Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj szybki, krótki film z trasy. Z tego względu, że jadę sobie bardzo, ale to bardzo ruchliwą drogą w Małopolsce i zobaczcie, co stoi na parkingu obok. Dosłownie, nie wiem, może jest z 10 metrów w maksie. Passat B5 po lifcie. Taki delikatnie rozebrany już na części. A to trasa numer 7 na Warszawę z Krakowa. Co oni tutaj porobili, proszę ja ciebie? I to Passat po lifcie, rozumiesz, ponieważ tutaj leżą jego klosze lamp pościągane, to uszkodzone, to jeszcze nie, można by do czegoś wykorzystać. No i słuchajcie, TDI, czyli DI czerwone, oznacza, że będzie chyba 130 koni na pompowtrysku pod maską, może kompletnie się mylę, ale zobaczcie, co się z samochodem stało. Tak samochody tu sobie jeżdżą, cały czas, na bieżąco. Na przykład pani sobie stanęła zapalić papieroska, więc tutaj cały czas ktoś wjeżdża, wyjeżdża, tu nawet gdzieś w okolicy jest przystanek. Ale zobaczcie, co się stało z samochodem, bo to trochę jak gdyby nie do wiary, z tego względu, że jest rozebrany na śrubki powoli już, bo nawet zabrali mu z tyłu kompletne hamulce. Nie wiem, czy zaciski tutaj są z tyłu jakoś bardzo drogie. Pewnie to ten efekt zacierającej się ośki, w niektórych dlatego te zaciski często się zacierają. Może ktoś sobie pożyczył. Jarzmo zostało od hamulca tutaj, ale nie ma tarczy, obcięta linka, czyli tu z narzędziami przyjechali. Zobaczcie nawet, że zapożyczyli sobie układ wydechowy, ponieważ nie ma ostatniego tłumika. Nadkole jeszcze ktoś zostawił. Oryginalne nadkola to są bardzo wartościowe rzeczy, ponieważ z zamiennika nie pasują, a oryginalne zawsze są fajne. To jest taka ta jak gdyby informacja czysta dla kogoś, kto by był zainteresowany różnego rodzaju częściami. Listwy dolne z drzwi jeszcze zostały. Samochód ogólnie stoi na takich kamyczkach, ale że komuś się to chciało wszystko robić. Uszkodzone jest wszystko dookoła. Jest zagięty dach. Są zagięte drzwi przednie, tylne, przednie, jest uszkodzony troszkę przedni błotnik, ale co? Zostały przednie tarcze hamulcowe, a to na wagę to też coś kosztuje. Ja tam widzę, że jeszcze troszkę wystaje intercooler. Przednie nadkole uszkodzone to nic nie warte. Lusterka ktoś sobie tutaj rozebrał i to tak na siłę sobie rozebrał, bo tu jest wszystko pourywane. Kabelki wystają, czyli było podgrzewane lustereczko. No ktoś tutaj, co przyszedł, to wiedział, co zabiera chyba, ale popatrzcie tak, szyby powybijane, zabrane są tutaj zgarniacze, bo to można wyciągnąć. No wszystko, co można było wyciągnąć, to wyciągnięte, popatrz. Łącznie tutaj z przełącznikami do świateł. Tam jakieś przełączniki, nie pamiętam, do lusterek, nie, lusterka to są w Volkswagenach na drzwiach. To coś tutaj było, nie wiem, co to jest za dziurka, możecie napisać w komentarzu. Tapicerki drzwiowe zabrane, ale tapicerki drzwiowe to słuchajcie, trzeba odkręcać, to nie jest tak. Poodkręcane. Silniki, ciekawe, tam szyby, a dobra, szyby powybijane, czyli silniczki są, głośniki pozabierane. Tutaj tapicerkę z tyłu też chcieli urwać na siłę, a już rozumiem, dlaczego zabierali tapicerki, bo są skórzane, a to dlatego tak się stało. Foteli brak, bagażnik goły cały, podłokietnik skórzany, fajny, nie wzięli, bo pewnie nie wiedzieli, jak urwać. Dźwignia ręcznego skórzana, nie wzięta, bo ciężko chyba zabrać było. Lewarka nie ma, radia nie ma, nawet tutaj kratki nawiewowe zabrane. No po prostu wszystko zabrane, a skórzana kierownica została, no bo to do tego są potrzebne niestety narzędzia. 260 to miało na budziku kiedyś. Deska rozdzielcza ma wymontowane schowki. No powiem wam, że jest ok. Idziemy zobaczyć, co jest jeszcze tutaj z tyłu. Zderzak do wzięcia. Klapa tylna nieuszkodzona jako jedyna, ale tu jakaś lotka była i lotka została pożyczona. Znaczek pożyczony. Boże święty, nadepnąłem teraz na ten plastik, będzie moja wina. Przez przypadek, przepraszam bardzo. Wlew paliwa tutaj delikatnie uchylony. Prawdopodobnie odessane wszystko do zera. Z tej strony też hamulców brak. Belka została, panowie, słuchajcie, bo nie odkręciliście jeszcze belki. Amortyzatory zostały, a przecież one się kręcą tutaj na dwie śrubki tu i jedna tam na dole. To pomyślcie jeszcze na tym. Boże święty, co ludzie mają w głowach, żeby takie rzeczy robić? Rozebrali go na drobne. Zabrali składkę albo tą wkładką próbowali wejść. No to lusterko też, proszę bardzo. Rozebrane do białej kości. Ale to tak widać, że było rozbierane tak, tak, tak. Że nikt tutaj nie używał narzędzi. No i z tej strony też wszystko. A nie, schoweczek jest, tylko urwany. Ale popatrzcie, że tam też wchodzili, że odłamali tą część tunelu środkowego. No ja nie wiem, co to się dzieje w ogóle. Tego nie zabrali. Panowie, zapomnieliście zabrać tej kratki. To też bardzo łatwo się wyciąga. O, ten nawiew też nie zabraliście. Ciekawe, co za sytuacja. Bo to właściciel raczej tego chyba nie zrobił sam. Też się zastanawiam, jak długo to tutaj stoi, bo jest szansa, że to na przykład tutaj stoi, nie wiem, pół roku czy więcej, aczkolwiek wydaje mi się, że to może być krótki,
krótki czas. Chodźcie, zobaczymy jeszcze troszeczkę tej do silnika, co dają. No tarcze tutaj, słuchajcie, ściągali, bo jest uchylona już. A dlaczego nie zabrali? A, bo tam się chyba zwantowało na jarzmie. No to waga. Chociaż te tarcze całkiem takie niezłe. One jeszcze nie mają rantu. Proszę bardzo, panowie, ci co zabierali tu wszystko, to zobaczcie, że ja wam tutaj robię sekcję zwłok i to jeszcze normalnie, to jeszcze by pojeździło, obczyścić rdze i całkiem nieźle. Listwy z chromami tutaj z przodu zostawili, a to się całkiem łatwo ściąga. Nie ma grilla oczywiście, lamp nie ma oczywiście, ale tu jeszcze coś z silnika pozostało. Rozrząd był robiony przy 370 tysiącach w maju 2020. Proszę bardzo, teraz już tutaj liście troszkę weszły, ale to nie, one tutaj nie rosną, tylko one z tej gałązki tutaj sobie weszły. No i tak, wszystko co było do zabrania tutaj, też są zabrane rzeczy. Turbina tam jeszcze pokazać. Nie no, turbina na śrubki to zostawili. EGR na śrubki to zostawili. Numer VIN wozu jest ogólnodostępny. Można sobie zweryfikować, co to za pojazd, gdzie i o której godzinie. Tutaj podpórkę sobie zrobili z patyka. Czyli to wszystko tu zaplanowane, powiem wam. Nie no, jaja. Zbiorniczek tam wyrównawczy jeszcze jest. Kilka plastików tu pozabierane. Nie no, ogólnie jest dobrze. Numery rejestracyjne pozabierane to stały temat. Prawdopodobnie to jakby się jeszcze uparł i by tak mocniej poszukał, to albo gdzieś tam w rowie wrzucone, albo może gdzieś tam wyrzucone za kamyczki. Ale powiem wam, że to taka ciekawostka, że ludzie przyjeżdżają i oglądają. No. Napiszcie, co sądzicie o takim samochodzie. No bo to kurczę blade. Jak to się dzieje, że takie samochody po prostu sobie stoją? Patrz, to jeszcze by mogli odzyskać. Jakby sobie tutaj sznuróweczką to odciął, miałby oryginalny napis Passat. Ten niestety próbowali, ale ułamali, ale i prawdopodobnie zostało zabrane. Te jest w każdych samochodach takie samo, więc, znaczy w każdych tych Volkswagenach takie samo, więc te pewnie jest nic nie warte. Wszystko co do wzięcia, to wzięte. Antena wzięta. Wszystko wzięte. O, listwa dachowa tutaj odstaje sobie, ale nie wzięta. Pewnie nikt nie potrzebował. No powiem wam, że ciekawa sytuacja. Możecie napisać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. No bo takiego rozszabrowanego przy głównej drodze, takiej bardzo głównej, bo popatrzcie jak to wygląda. Zobaczcie ile tu samochodów jeździ w ogóle. To takiego rozszabrowanego jeszcze nie widziałem. To jeszcze raz, jeżeli ktoś chciałby pytać, bo wy bardzo często chcecie dokładne adresy tych wszystkich wraków i samochodów, które stoją, to on, proszę bardzo, jest taki ogólnodostępny, widoczny z trasy. Ja go zobaczyłem po prostu jadąc, więc widać go tutaj jadąc od Warszawy w stronę Krakowa, to jest ten kierunek, i widać go też bardzo dobrze jadąc tutaj od Krakowa w stronę Warszawy, więc widać go od prawej tak idealnie. Pasek obcięli i rzucili, no. A to też pieniądze, popatrz, ucięli. Alternatora sobie pożyczyli, a pasek zostawili. No wiadomo, alternator droższy. Miarkę oleju też zostawili, bagnecik. Ktoś sobie olej sprawdził, a popatrz, jeszcze całkiem dobra miarka. Nie ma o-ringów, ale normalnie jeszcze by coś, jeszcze by co pracowało. Ketchup z McDonalda jest, czyli pokrywka z McDonalda jest. A więc właściciele samochodu albo się stołowali w McDonaldzie, albo koledzy od tych rękawiczek niebieskich, którzy sobie to tutaj wszystko robili, kupili sobie kawę po prostu, żeby nie zasnąć przy robocie, żeby było na szybko. Tutaj nawet jakiś układ stalony rozebrali, nie wiem z czego to jest. Trzeba by jakoś do tego dojść. Tu jakaś klameczka wyłamana, ale są wszystkie elementy zawieszenia, a tutaj rozumiecie, pasacik, te wahacze. Kiedyś to drogie rzeczy były. Ale tutaj ta informacja z tymi nadkolami, słuchajcie, to jest taka dobra informacja. Bo wszystko co oryginalne, zawsze dobrze pasuje. Jest dużo lepszej jakości i to jeszcze ktoś by tutaj mógł w swoim samochodzie zainstalować. Odboje amortyzatorów też takie niezniszczone nawet jakoś bardzo. Czekajcie, odejdziemy dalej, czy go widać? Widać go, widać. Uwierzcie mi, że go widać. Proszę bardzo, jak go widać. A, teraz zauważyłem, że nawet zabrali dolną listwę zderzaka, czyli ten dół przedniego zderzaka. Proszę, jedziesz sobie tam z tamtej strony. Te samochody tu cały czas jadą. No i sobie go tak elegancko widzisz. A szczególnie tutaj między tym drzewkiem, a tutaj o, stąd, tak po skosie, tak go widzisz, tak go idealnie widzisz i zwraca uwagę, wiesz, zwraca uwagę przez to, że ma powybijane szyby, ta dupa tak sterczy do góry, nie ma tych kół tutaj z tyłu, no on tak fajnie zwraca uwagę, poza tym tutaj cały czas ktoś wjeżdża, wyjeżdża, a to papierosek, a to przerwa na kanapkę. Ja już kilka takich samochodów spotkałem, bo już kilka filmów z takimi samochodami u mnie na kanale było, ale no tutaj muszę przyznać, że ten na razie jest na pierwszym miejscu.
ze względu na stopień rozebrania wozu już na części, na stopień zniszczenia i na stopień braku różnych dziwnych elementów. Ta kierownica, powiem Wam, całkiem fajna kierownica i ona jest skórzana. No, poduszka też. Nie wiem, czy to teraz nie ma całkowicie już wartości, ale tutaj na przykład kratki środkowe nawiewowe wyrwane, a ta kratka kompletnie nieuszkodzona. Więc tutaj kilka takich strasznie nielogicznych ruchów było. Tutaj te przykrywki szyn, czyli ten plastik i ten plastik, tak naprawdę, no, w sumie może nic nie warte, ale jakby ktoś chciał sobie wyskładać samochód, żeby miał tak naprawdę na tip-top, to takie rzeczy też można było sobie zapożyczyć, one leżą w tym momencie luzem. Ale popatrzcie, ile oni mieli roboty, żeby zostawić go tylko na tych dwóch kamieniach i opuścić tamten dół całkiem silnikiem na ziemię. Ja nie wiem, no, może go tak gibali na zasadzie huśtawki. Tu, do tyłu, w pięciu, przód się podniósł, coś tam zrobili i położyli. Nie, no, no, słuchajcie, no, śmiechy, chichy, klimat nie z tej ziemi, ale uważam, że takich sytuacji nie powinno być. Poza tym, tak jak jeszcze raz wspominam i tutaj nadmieniam, że to stoi normalnie w publicznym miejscu. Normalna, publiczna droga. I to taka jedna z główniejszych w Małopolsce, no bo to jak widzicie, samochody jadą non-stop. No cóż, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja go tutaj zostawiam. Aż z ciekawości przyjadę za kilka dni sobie zobaczyć, czy to tutaj jeszcze stoi. Bo jeżeli będzie stało, to znaczy, że on już tutaj chwilę stoi i chwilę sobie zostanie. To, że on nie ma numerów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, bo ma ściągnięte, ale ma numer VIN i ten samochód można bardzo łatwo zweryfikować i znaleźć właściciela. Może samochód został znowu kupiony na jakąś lewą umowę i gdzieś tutaj porzucony. Nieważne, ale jakieś dochodzenie w tej sprawie można by zrobić. No i to, no to już można by zabrać chyba na złom, bo z tego już nic nie będzie. Tego już nikt nie uratuje, tego już nikt nie poskłada. To już nie wróci na polskie drogi. No bo się po prostu nie opłaca. Ten samochód już nie jest zbyt dużo warta. Kiedyś taki Passat po lifcie to bardzo fajny samochód jeszcze z tym silnikiem. W takim kolorze. Te chromy dookoła mówią o tym, że mógłby to być jakiś Comfort Line, ponieważ jest i skórzana kierownica, skórzane boczki, czyli to była jakaś bogata wersja wyposażenia. Po prostu kiedyś to był bardzo fajny Passat. Do dnia dzisiejszego, gdyby został w oryginale zachowany, naprawiony, to naprawdę, uwierzcie mi, bardzo dobry samochód. Tam w 2020 roku było 370 tysięcy. Prawdopodobnie trzeci raz, ale te silniki są na tyle dobre, że one dają radę. No więc ja w tym momencie wsiadam do teraźniejszego Passata, czyli do samochodu elektrycznego i wracam do domu. A Wy koniecznie napiszcie, co sądzicie o całej tej sytuacji. Poczytam komentarze z ciekawości. A to takie koreańskie Porsche, czyli Hyundai Ioniq 6. I z przodu też jest ładny. Na razie.